jest łuk brwiowy i tutaj jest zespół mięśni, który nazywamy zwieraczem brwi. A teraz tu jest woreczek łzowy i tu jest powieka oka, oka przymkniętego. Wiemy, że gałka oczna istnieje tam w środku, że ma nerwy, ale teraz proszę zwrócić uwagę na fakt taki. Tu zaczyna się nos, bardzo prosty, który i tu stwórz zaznacza źrenicę. Tu mamy w tym przymrużonym oku powiekę i zarys oczodołu. A teraz powieka górna przerasta do dolnej w taki oto sposób. I niech Państwo zwrócą uwagę, tu tak i woreczek łzowy. I teraz tu mamy zarys nosa. On też tak jak ja w tej chwili dochodził do tych form. Przecież tu jest tak, tu jest garbek nosa. Tak. Bardzo dyskretne to wszystko. I w pewnej chwili istnieje przez starych mistrzów włoskich podana jeszcze sprawa taka, że zwróćcie uwagę, że gdyby przekroić głowę na pół, to w pewnej chwili to tutaj w mięśniach nosa też jest widoczne. W pewnej chwili mamy układ taki, niech Państwo teraz zwrócą uwagę, bo była taka noc w kościele mariackim, kiedy ja przy tej głowie Chrystusa byłem 30 centymetrów od niej. Robiliśmy oświetlenie kościoła mariackiego. Był dźwig. Ja się zbliżyłem do tej rzeźby Vita Stwosza i to, co w tej chwili Państwu mówię, to nie wszyscy widzieli, bo fotografia tego w końcu nie odda. I tu w pewnej chwili mamy sytuację taką, mianowicie w skrócie, usta są takie. Tu w kącikach ust czai się wyraz ludzkiej twarzy. Ale gdy w skrócie patrzymy, to tego nie widać. To zaczyna być takie. Niech Państwo zwrócą uwagę na fakt taki. Tu jest ten mięsień ukalający usta. To jest tak. I teraz tutaj stwórz pokazuje dwa zęby. Jeden i drugi. A usta są otwarte. Zarysowuje język. To jest otwarte tak. I teraz dochodzimy tutaj do wargi dolnej, która jest taka. Bardzo subtelnie zaznacza wąsy, ale proszę zwrócić uwagę teraz, że tu w pewnej chwili jest ze smaczkiem gotyckim dodane to właśnie. Temu oku odpowie to po przeciwnej stronie, tak jak te brwi zaznaczone tutaj będą z tej strony. No, w skrócie perspektywicznym będziemy mieli sprawę taką, znów powieka. I teraz ulubionym dla stwosza miejscem jest tutaj, jeśli są na sali koledzy lekarze, to wiedzą, że tylko człowiek ma ten mięsień śmiechu, risorius. On tutaj w ten sposób jest zaznaczony. No a teraz proszę Państwa tak, to będzie tonęło w cieniu, ale tej kości policzkowej odpowie tutaj ta. Temu punktowi warg odpowie ta druga, a temu zawiasowi wąsów odpowie. I teraz mamy tutaj do czynienia z tą kością szczękową.
I tutaj stwórz w perfekcyjny sposób, tak jakby znał rzeźby antyczne. Wprowadza taką klasyczną triadę. Ja to później Państwu postaram się na fotografii pokazać. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnej chwili, tu teraz można dopiero zadziałać węglem i powiedzieć, tu są półcienie. To będzie tak, tu będzie się kładło światło, to wszystko będzie w cieniu. Ja napiszę gotyckie S. Ono wyglądało tak. Niech Państwo popatrzą, że w pewnej chwili jest tak, tak, tak i tak. Przypadek czy chęć podpisania się wygląda to w ten sposób, a wszystko to nie w cieniu. Tak samo jak i ta warga. Zęby są widoczne, ba, język jest widoczny. Niech Państwo teraz popatrzą, co to się będzie działo dalej. Mianowicie szyja. No to tu narysujmy sobie teraz w skrócie to, cośmy rozpracowali tutaj w detalu. A teraz tu będą włosy zarzucone za ramię. Tyle tylko, że mamy do czynienia z czymś takim. Raptowne zgięcie, brak ucha, wygląda to w ten sposób. Proszę Państwa, to jest ten mięsień deltoideus, ale tu mamy os clavicularum, tu mamy obojczyk. Tu się wytwarza cień i jest to taki. I teraz tu jeszcze wiązadło istnieje. I ten nieprzydatny w tej chwili biceps, bo proszę zwrócić uwagę z tamtego rysunku, że i z jednej, i z drugiej strony mamy ręce Chrystusa prawie umieszczone w poziomie, jedna i druga. A gdzież się podział ten mięsień sternocleidomastoideus po łacinie, które tu do dołka dochodzi, tu jest krtań, a proszę Państwa, na trzech punktach zawieszony Chrystus może świadczyć tylko o tym, że stwórz, patrząc na modela, na zwłoki zawieszone na trzech, może nie gwoździach, a trzech sznurach, zauważył to, czego inni by absolutnie nie zauważyli. Niech Państwo popatrzą, tu jest charakterystyczna sprawa. Proszę popatrzeć, jest coś, co przypomina znak nieskończoności. Dwa takie kosmyki, które w ten sposób wyglądają. No tu jest ten osternum, mostek, aby Ciebie pod mostkiem nie bolało, jak się mówi. A tu są żebra. I teraz to dalej pójdzie tak. No to, co teraz Państwu powiem, to nie uwierzycie, ale ściekła kropelka śliny Chrystusowej. Rzeźbiarz wyrzeźbił to i to trwa do dnia dzisiejszego, jeśli konserwatorzy tego nie zniszczyli. Co więcej, wargi Chrystusa były pomalowane mastiksowym werniksem, wobec tego błyszczały. Jedyna polichromia to zachowała się na tych białkach oczu. Tu ten mięsień wygląda tak, tak, później tutaj charakterystyczna rzecz, bo przecież są wielkie mięsień pierściowe, są sutki, precyzyjnie zaznaczone. I te mięśnie, które w tej chwili rysuje te interkostalis, bo tu następuje szybkie przygięcie i załamanie się, bo ciało wiszące w ten sposób będzie wyglądało. No i to wszystko doczepione do tego krzyża. Jeden kolec,
drugi kolec. Jeden kolec, drugi kolec. To, co rysuję w tej chwili, jest to fragment korony cierniowej. Rewelacja polega na tym, że mamy notatkę, iż obłoźne koronne w XVII wieku ufundował Chrystusowi srebrną cierniową koronę. To są takie sploty i jeden wygina się w ten sposób, jakby jeszcze podkreślając napięcie tej szyi i podkreślając rolę tego obójczyka, na którym opiera się cały system żeber. A żebra, proszę Państwa, to nie tylko kwestia ochrony płuc, to również mięśnie międzyżebrowe, dzięki którym człowiek po prostu oddycha. Ostatnie chwile papieża były bardzo tragiczne z powodu porażenia tych mięśni między innymi. I teraz, mając to na uwadze, proszę Państwa, pytanie, no co jest z tą koroną cierniową? Kiedy ja 25 lat temu przyglądałem się postaci Chrystusa, tej, którą tutaj narysowałem, tu jest kość skroniowa, to idzie trochę tak, tu jest cienie będą szły w ten sposób, no i mają Państwo Stwoszowskiego Chrystusa z tą literą S, proszę uprzejmie spojrzeć jeszcze z bliska, a ja w tej chwili poproszę, żeby syn mój kamerą pokazał Państwu to zdjęcie. Proszę zwrócić uwagę na detale. Ja, znając dobrze anatomię, bo anatomię można znać czynnie i biernie. Ja znam kolegów, którzy biernie tę anatomię znają dobrze, ale to trzeba wiedzieć, jak się kość z kością łączy, to trzeba wiedzieć, co powoduje uśmiech na twarzy. Niech Państwo zwrócą uwagę na tragedię tej głowy, tej postaci. Ja jeszcze podkreślę tutaj o to, czego na tym swoim rysunku nie zrobiłem. I jeżeli to przyciemnimy i teraz dodamy tutaj te dodatkowe kolce, to dzisiaj jest usunięte. Pozostała tylko srebrna korona fundacji właśnie uboźnego koronnego z XVII wieku. Tyle tylko, że ja przed 25 laty znalazłem, proszę Państwa, fragment drewniany korony, ale nie rzeźbiony, tylko przewieziony z Jerozolimy. Stwórz zastosował, proszę zwrócić jeszcze raz uwagę, jak tutaj te kolce odchodzą. Kiedyś świętej pamięci profesor Szafer, jak to zobaczył, mówi: rany boskie, przecież to jest akacja z Palestyny. To nie jest cierń, ale jedynie ta roślina ma takie długie kolce. Czy później zostało to odlane w srebrze? Trudno mnie powiedzieć. Niech Państwo porównają to zdjęcie właśnie z tym, co zacząłem tutaj rysować, z tym jakimś znakiem nieskończoności i z tym, co się dzieje tutaj w partii obójczyka, o czym Państwu mówiłem, rysując, prawda, ten musculus pectoralis, czyli mięsień piersiowy. I proszę zwrócić uwagę, tutaj jest ta kropla śliny Chrystusa wyrzeźbiona w kamieniu.